Witam was wszystkich. Cieszę się, że nas jest tak dużo. Ja reprezentuję Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Jeden z większych domów pomocy społecznej w Polsce, gdzie mamy ponad 300 podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie. Dla tych, którzy mniej znają się w tej branży, powiem, że rzadko nam się zdarza, że mamy czystą niepełnosprawność intelektualną. Przeważnie to są z przejrzenia. Więc wyobraźcie sobie 300 osób na wózkach, porażeniach, leżących, agresywnych, dodatkowo chorych psychicznie. To jest nasza codzienność. Dzisiaj jesteśmy tutaj siłą, nie mówię liczebnością, ale siłą, bo nawet nie o to chodzi, ile osób jest, ale jak nas to jednoczy. I reprezentujemy nie tylko Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie, ale coraz większą rzeszę domów pomocy społecznej, która się zrzesza. I zrzesza się nie dlatego, że ktoś przyszło im do głowy, tylko że ta sytuacja w DPS-ach doprowadza do tego, że się zrzeszamy. I nie chodzi tylko i wyłącznie o wynagrodzenia, o nasze płacowe zabezpieczenie, ale o to, w jakich warunkach pracujemy, a to się przekłada, w jakich warunkach nasi podopieczni przebywają. Wyobraźcie sobie, że wasze matki, babcie przebywają w takich miejscach, gdzie, no może nie będę mówił o szczegółach, bo nie o to chodzi. Ale jeśli chodzi o te płacowe elementy, które tutaj wybrzmiewają, które są dla nas istotne, to powiem tylko tyle. Ja mam 35 lat doświadczenia zawodowego i odebrałem niedawno jubileuszówkę. Jestem pracownikiem socjalnym, a zatem jednym z tych lepiej wynagradzanych w DPS-ie. Koleżanki, które są, to są pokojowe i opiekunowie głównie. I ja jestem w komforcie, bo ja trochę lepiej zarabiam. Nie mówię o kadrze kierowniczej. I wyobraźcie sobie, za 3 miesiące kupiłem sobie pelet na zimę, 4 tony, 10 tysięcy zarobiłem przez 3 miesiące, 10 tysięcy wydałem na pelet. 3 miesiące, 1 kwartał mam z bani. Już tych pieniędzy nie mam. Za co mam żyć? A może bym poszedł do kina też, na basen? Może bym wnuczkę zabrał gdzieś jeszcze? Z czego? Przypomnijcie sobie, że ja jestem lepiej wynagradzany niż dziewczyny, które stoją za mną. Myślę, że 80% u nas w DPS-ie i nie tylko u nas, to są minimalne lub też około minimalne płace. Tak nam się to spłaszczyło w tej chwili, że to jest po prostu jedna wielka kpina. Naprawdę, ci, co wiedzą, co byli, myślę, zdają sobie sprawę, w jakich warunkach pracujemy i jakie są nasze zadania. Ci ludzie uwijają się jak mrówki. Bo jest coraz mniej, bo nikt nie chce przyjść za te pieniądze. A ci, co przychodzą i mają trochę oleju w głowie, to wolą iść na zwolnienie lekarskie, niż przyjść za te pieniądze. Bo tyle samo prawie dostaną. Więc ci, co zostają, to tyrają. Jak osób, przepraszam.